Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Elden Ring, gdzie przemierzamy dodatek do gry Królestwo Cieni. Dotarliśmy na rozdroże nieopodal fasady zamku. Poprzez wąwóz dotarliśmy do katakumb mglistej szczeliny, gdzie pokonaliśmy rycerza śmierci, a następnie udaliśmy się do krzyża przy drodze kolumn, gdzie siedzi Tjolier. Ruszamy w kolejną ścieżkę. Na żołnierzach Mesmera możemy farmić materiały do ulepszeń broni. A także ich ekwipunek możemy zdobyć. Rozejrzyjmy się. Wyruszymy w kierunku tej pomniejszej boskiej wieży. Na drodze leży Igon, kolejny NPC, z którym będziemy długo się spotykać. Wróćmy na naszą ścieżkę. Z Igonem jeszcze się nie raz spotkamy.
ptaki śmierci. Zdobywamy kolejny element wyposażenia ptaków cmentarnych. Przy takich kapliczkach możemy zdobywać właśnie ich elementy kolejne wyposażenia. Jest tutaj całe stado. Cmentarnych ptaków. W oddali widać krzyż Mikueli i miejsce, gdzie siedzi Toriel. Dotarliśmy do pomniejszej boskiej wieży. Z góry możemy zobaczyć całą cmentarną równinę, po której chodziliśmy, a także możemy zobaczyć inne miejsca, do których dotrzemy. Baszty, zamki. A na górze znajduje się kamień kowalski starożytnego smoka. Cenne znalezisko pozwala nam ulepszyć broń na plus 25, zwykłą broń. Mamy jeszcze ponure kamienie, które ulepszają bronie specjalne do plus 10. Zwiedźmy sobie całą tą równinę. Tutaj się znajdujemy. Thank you.
Możemy z powrotem wrócić. Kapliczka cmentarnych ptaków. Pierwszą znaleźliśmy nieopodal jeziora Zgnilizny, tutaj gdzie leżał smok. W tym miejscu odnaleźliśmy inny element. Cały ekwipunek ptaków. Cmentarnych zdobędziemy czasem. Rogaty demon. Można z niego zrobić cały jego ekwipunek. Zarówno jego broń, jak i jego zbroja. Kolejna banda trolli. Walczą z żołdakami i wojownikami Mesmera. Zabijając hordy
przeciwników odnawia nam się czasem. Buteleczka szkarłatnych, jak i modrych łez, kiedy zużyjemy je. Ujęcia lawy w ruinach później. Porozmawiajmy z duchem kuźni. Ci przeciwnicy przypominają kamienne koty. Jeżeli je zastagerujemy, to tylko możemy podejść z tyłu i zrobić backstaba. No też uważać na te gluty magmowe, które potrafią paść nam na łepetyna i wyrządzić całkiem sporo szkód. Kuźnia gigantów kamiennych. Najlepsza na nich jest broń obuchowa. Wielkie pały, wielkie młoty. Olbrzymie wielkie. Jakie miecze. Dwa potężne uderzenia agerują. Można wówczas zrobić backstaba. Sprawdźmy, czy nic z sufitu na nas nie spadnie.
Możemy w takich kuźniach zrobić sporo odłamków kamieni kowalskich, też ponurych. Tyle z inskrypcją kowalską. Możemy rzucać, zużywając manę. Wulkaniczne podziemia przypominają nam o wulkanicznym dworze na ziemiach pomiędzy, gdzie walczyliśmy z Raycardem. Mamy na górze gluta, który tylko jakbyśmy chcieli wziąć te oto skarby, kamienie kwalskie, padłby nam głowę i wyssał sporo życia. Dźwignia, która zmieni położenie tej rury. Wszystko się obniża i będziemy mogli teraz wejść wyżej. Tutaj przed chwilą byliśmy, ale trzeba wejść na górę, żeby uruchomić dźwignię. Dwa magmowe gluty uprzykrzające nam życia. Dotarliśmy na szczyt. Do pieca kuźni, skąd wydobywamy młot kowadła i kolejny kamień kowalski starożytnego smoka.
Możemy wyjść z kuźni. Odhaczmy sobie miejsca, w których już byliśmy. Teraz musimy dotrzeć z powrotem do Igona, a więc wracamy do stanicy przy drodze kolumn. Please, no more. I am sorry. I repent. Oh, come no closer. Oh, the horror. Please, savage me no further. Oh, please, no more. Spare me your cruelty. Igon jest łowcą smoków. Warto jest poprowadzić z nim wątek do samego końca. Możemy dostać jego zbroję. Także nowy rodzaj strzał. I łuk. Możemy się wszędzie rozejrzeć. Starożytny smokowiec dokonuje na nas najazdu. Wykonujemy starożytnego smokowca. Jest za nami. Idzie. Tutaj możemy się rozejrzeć. Po cmentarnej równinie widzimy spalone ruiny, w których znaleźliśmy talizman. Ostatnio też pozbyliśmy się ognistego golema strzegącego wielkiego mostu. Drzewo wisielców. Idąc w tym kierunku otwieramy sobie ścieżkę na cały ten obszar tutaj.
Dotarliśmy do smoczej jamy. Jalety. Sześć odłamków kamieni kowalskich plus jeden. Na dole widzimy smoczą komunię, ołtarz. Najlepiej jest się pozbyć najpierw tego kusznika. Run Królestwa Cieni. Możemy przejść zarówno tamtą ścieżką, jak i tutaj możemy zejść. Tarcza Krainy Słońca. W tej jamie kryje się smok, który ma sporo magmy w sobie. Otrzymujemy kolejny kamień kowalski starożytnego smoka i serca do smoczej komunii. Możemy zakupić sobie umiejętności smoków, których pokonujemy.
Dotarliśmy do Tmoczej Komunii, do ołtarza. Skok wiary czeka tutaj na nas. Starożytny smokowiec najpierw nas najechał. Walka jest wyrównana. Używa smoczych mocy. Ani ja, ani smokowiec nie mieliśmy już butelaczek do leczenia. Zdobywamy wielką katanę łowców smoków. Jest to jedna z najlepszych broni, którą można zdobyć w Królestwie Cieni. Pomaga naprawdę dobrze radzić sobie z smokami. Tutaj mamy kolejne wejście na Dolinę Smoczą i dojście do Smoczej Komunii oraz Świątyni Palców. Tam też spotkamy po drodze po raz kolejny Igona. Będziemy musieli mu pomóc pokonać wiele smoków. Sprawdźmy nasz status. Błogosławieństwo ostro drzewia 10, maksymalnie jest 20. Błogosławieństwo prochów czcigodnego ducha 6, maksymalnie jest 10. Zaznaczmy sobie tutaj ikonkę, że będziemy musieli tutaj wrócić. Wracamy do fasady zamku. Do którego wybierzemy się w kolejnym odcinku, na który zapraszam, a tymczasem będziemy się żegnać. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się!